Dziś znowu odcinek wyjazdowy, w którym pogadamy sobie o tym, czy rock and roll umarł. Zaczynajmy. Przystanek numer 1. Miasto o uroczej nazwie Tłuszcz. Dojechaliśmy. Cześć, z tej strony Macio z Nebula Studio i dzisiaj chciałem z wami porozmawiać na temat szeroko pojmowanej kwestii obecności rock'n'rolla w mainstreamie, bo ta obecność moim zdaniem bardzo się uszczupliła w ciągu ostatnich kilkunastu lat. I ten odcinek chciałbym, żeby był bardziej taką zachętą do dyskusji w komentarzach. Tak naprawdę jestem ciekaw waszej opinii, co na ten temat sądzicie. Trzeba sobie uzmysłowić, że od pewnego momentu muzyka rockowa była muzyką buntu. Wiadomo, że lata, chociaż też lata no 50., 60., gdzie rock and roll ten taki buntowniczy, który dzisiaj wydaje nam się mega grzeczny i popowy, no wtedy to był określany dla ludzi, którzy słuchali jazzu czy muzyki klasycznej, to był hałas po prostu. A dzisiaj dla nas to są grzeczne piosenki i bardziej je byśmy umiejscowili w kategorii pop. Rock and roll generalnie to była zawsze muzyka buntu, potem w latach 70. pojawił się punk rock, w latach 90. był grunge. No i właśnie, potem ewentualnie jeszcze można by pomyśleć o pojawieniu się takiego dużego mainstreamowego ruchu rockowo-metalowego właściwie, czyli new metal. I część z tych kapel przetrwała do dzisiaj. Tak naprawdę mamy Korna, mamy Deftones, mamy zespół Incubus, no i można by wymieniać dalej na pewno. O co mi tak naprawdę chodzi? Nie chodzi mi o to, że nie ma już dobrej rockowej muzyki, wręcz bym powiedział, że powstaje mnóstwo fajnych nowych zespołów. Natomiast układ sił zdecydowanie się zmienił i też pewien taki powstał konformizm w kwestii wyrażania jakichś poglądów, jeżeli chodzi o muzyków rockowych. Co mam na myśli? Według mnie tą pałeczkę buntowników i ludzi, którzy wypowiadają się na tematy takie ważne społecznie i odważniejsze, tą pałeczkę przejął hip-hop. Jak się popatrzy na czy zagraniczną, czy na polską scenę hip-hopową, to ludzie, którzy mają po 20-22 lata, już są headlinerami na dużych festiwalach, grają koncerty dla tysięcy ludzi tak naprawdę, no nie wiem, no wystarczy spojrzeć na, już nie mówię nawet o Taco Hemingway, który jest po prostu już trochę starszym gościem, ale nie wiem, taki BDS z tego co się orientuję, ma chyba 22 lata i już osiągnął bardzo dużo w hip-hopie, pomimo tego, że to nie jest kompletnie moja muza, mega doceniam to zjawisko takiej szczerości, bo jak się zestawi młode rockowe zespoły, a młodych hip-hopowców, to śmiem twierdzić, że łatwiej będzie znaleźć ludzi, którym o coś chodzi wśród tych właśnie hip-hopowców versus zespoły rockowe. Nie wiem, jakoś tak mam wrażenie, że rock and roll zgubił swój cel tak naprawdę. I za dużo w całym tym takim środowisku rock and rollowym jest marketingu, za dużo jest samokreacji, a za mało jest takiej autentyczności i takiej najzwyczajniej w świecie odwagi. Próbuję sobie przypomnieć jakieś takie młode, naprawdę młode, nie mówię o młodych zespołach, które tworzą ludzie w moim wieku, czyli mocno po 30, tylko mówię o młodych zespołach, gdzie grają no, dzieciaki tak naprawdę, 20-letnie, które miały coś do przekazania. Jak już mówiłem na początku odcinka, znowu wyjechałem na weekend, także połażę sobie trochę po lesie, także zapraszam. Karpetki dnia. Truskawkowe. Srut. Tutaj jesteśmy w małej wioseczce, jeszcze na Mazowszu. Łyse. Bardzo znane z masarni. Takie info dla wszystkich wegetarian.
stolica mięsa. Wydaje mi się, że najłatwiej byłoby się posłużyć przykładem festiwali muzycznych. Jak to wyglądało 20, 30, 40 lat temu, a jak wygląda to teraz? Jeżeli chodzi o headlinerów takich festiwali typowo rockowych, no to no spójrzcie, kto jest headlinerem. Zespoły pokroju Foo Fighters, Korn, Deftones, Iron Maiden, Metallica. Najmłodszy z tych zespołów, które wymieniłem, to chyba Korn, czyli zespół, który w tym momencie, poprawcie mnie jeszcze, jeżeli się mylę, ale wydaje mi się, że debiutował w 1994 roku. Jest to już zasadniczo dinozaur. Ja tylko przypomnę, że Bon Jovi, które miał wielki powrót ze swoim hitem It's My Life, chyba 98 albo 99 rok, to oni wtedy grali od lat 16 bądź 17. Także byli dużo młodszym zespołem niż teraz jest Korn. Kilka innych ciekawych faktów. Deftones w tym momencie 32. rocznica założenia zespołu. Radiohead ponad 30 lat. Foo Fighters ponad 25 lat. Iron Maiden, Jesus. Ile? Ze 35-40? I jak się tak przejrzy listę tych wszystkich zespołów, które grają dzisiaj na festiwalach jako te główne gwiazdy, no to są tak naprawdę dinozaury. No, są jakieś oczywiście młodsze zespoły, które grają jako gwiazda wieczoru. No ale to będzie, no nie wiem, Alt-J, Royal Blood. A z kolei jak się spojrzy na scenę hip-hopową, no to mamy artystów, którzy debiutowali na przykład 2 lata temu, 3 lata temu i już teraz grają na halach, grają headlining na Lollapaloozie. I teraz zastanówmy się tak naprawdę, dlaczego tak jest. Jeżeli miałbym jakoś przeanalizować to zjawisko, no to raczej skłaniałbym się ku tezie, że młodzi ludzie, to znaczy ludzie poniżej 25 roku życia w tym momencie, ich gusta, ich kierują raczej ku muzyce właśnie hip-hopowej. A kto chodzi na koncerty? No młodzi ludzie. Potem ludzie zakładają rodziny, wykruszają się. Przeciętny mój rówieśnik, nawet jeżeli chodził na te koncerty 10 lat temu, no to już teraz nie chodzi w ogóle, bądź chodzi dużo rzadziej. Także ta koniunktura na koncertach, koniunktura jeżeli chodzi o gatunki, które przewodzą, wiodą prym na festiwalach, no to jest tylko pokłosie tego, czego ludzie młodzi chcą słuchać. A jeżeli chodzi o publiczność właśnie na tych festiwalach rockowych, kurwa, nie wiem jak to wytłumaczyć tak naprawdę. Wydaje mi się też, że nakłada się tutaj równolegle drugie zjawisko. Mianowicie, jeżeli się człowiek starzeje, to przestaje poszukiwać. A jeżeli przestaje poszukiwać, to po prostu zatrzymuje się gdzieś tam mentalnie, jeżeli chodzi o swój gust, na rzeczach, które kiedyś lubił. Sam trochę tak mam, że mam duży sentyment do zespołów, które bardzo lubiłem, uwielbiałem w liceum. Wiadomo, moja sytuacja jest trochę inna, ja generalnie zajmuję się muzyką. To jest w dużej mierze moja pasja. I teraz pokolenie, o którym mowa, czyli to 30-35+, no to są ludzie, którzy gdzieś tam są ostatnim takim pokoleniem, które za młodu słuchało głównie rocka. A teraz młode pokolenie wychowuje się już na czymś całkowicie innym. Jest to normalne, że wraz z wiekiem ilość płyt, które można przyswoić, się zmniejsza. Aczkolwiek są wyjątki. Robiłem we wrześniu taki dokument, mini dokument o moim koledze, o Arturze Rumińskim. I to jest osoba, która nie żartuje. Po prostu w tygodniu co najmniej kilka nowych płyt przesłuchuje od deski do deski. Także jest to totalny taki freak, jeżeli chodzi o muzeum, od jakichś noise'ów po black metal, po muzykę klasyczną, jakiś instrumental. No generalnie naprawdę jest otwarty, jeżeli chodzi o muzykę jako taką. Na rzecz mi przyszła do głowy a propos już stricte polskiego rynku. Mianowicie są duzi, bardzo duzi, na wcześniej niespotykaną skalę wykonawcy rockowi. Tylko ten ciężar z zespołów, ze składów poszedł w stronę solistów, czyli mamy na przykład Dawida Podsiadło, który po prostu wykonał taki ruch, jaki nigdy nie miał miejsca wcześniej w historii polskiej muzyki, mianowicie wyprzedał Stadion Narodowy. Ale to chyba było też wraz z Taco Hemingwayem, także też połączenie właśnie muzyki rockowej z hip-hopową. Mamy, nie wiem, Krzysia Zalewskiego, mamy Darię Zawiałow, także ten
ciężar przesunął się w stronę solistów, którzy uprawiają muzykę rockową. Nie za bardzo chciałbym, żebyście myśleli, że ja psioczę. Jest to taki temat pod dyskusję i chętnie bym usłyszał waszą opinię w komentarzach pod tym filmem. Jedyne, co tak naprawdę pozostaje dla mnie takim znakiem zapytania, to to, czy to się jakoś tam odbije, zmieni. Były jeszcze takie teorie, że co 20 lat taka rockowa rewolucja się pojawia i rock wraca do mainstreamu, ale jakoś tak po fali grunge'u, po new metalu, jakoś tak nic się teraz nie pojawia. Oczywiście mówię cały czas o skali mainstreamowej. I wydaje mi się, że byłoby zajebiście w sumie, gdyby coś takiego się zadziało. To już jest personalny bardzo gust i nic absolutnie obiektywnego. Natomiast dla mnie zawsze ta muzyka, ta niedoskonałość muzyki była ważna. No jednak nawet jeżeli hip-hop, no jest to zajebisty kawałek muzy, to tam jest ta warstwa tekstowa najważniejsza. Jest niejako to traktowane, że jest beat, podkład plus nawijka. Oczywiście hip-hop też ewoluował i jest coraz bardziej rozwinięty muzycznie. Natomiast ten ciężar jest położony w innym miejscu. Natomiast dla mnie najważniejsza jest jednak muzyka i ta taka faktura organiczna, to, że słychać, że człowiek gra i tak dalej, i tak dalej. Więc fajnie jakby to gdzieś wróciło do mainstreamu. Z drugiej strony, jeżeli to wszystko, co teraz powstaje w podziemiu bądź w skali takiej średniej, halowej na przykład, pozostanie w tym miejscu i nadal będą mogli się tym ludzie cieszyć, ci, którzy po prostu chcą do tego dotrzeć, to też nie mam nic przeciwko. Teraz pomimo, że całość odcinka zabrzmiała dosyć pesymistycznie, to chciałbym się podzielić z wami jedną jeszcze informacją na koniec. Mianowicie, z tego co się orientuję, Fender w zeszłym roku sprzedał jakąś rekordową ilość gitar, co w ogóle nie pasuje do wzoru. I z tą informacją was dzisiaj zostawiam. Mamy przygodę, z tyłu widzicie, o, pieska. Mijałem jakieś 2 km temu państwa i szukali właśnie pieska i nam się napatoczył, także teraz go złapaliśmy na naszą smycz i teraz go próbujemy odnieść do domu. Znaczy szukam tych państwa po lesie teraz. Zobaczymy, czy się uda. Kurde, szukam tych ludzi już z pół godziny, już ze 3 km takim szybkim tempem cisnę, żeby po prostu ich dogonić. Nawet zacząłem tropić już śladów psa, bo oni z drugim psem szli też. Na razie słabo to widzę, kurde, nie wiem, co my z tym psem zrobiłem. Na razie nie ma happy endu. Nie znaleźliśmy właścicieli. Wygląda na to, że uprowadziliśmy psa. Szukamy dalej. Na razie sytuacja psa jest słaba. Dziewczyny pojechały szukać właścicieli do lasu razem z tym pieskiem. Ja musiałem zaopiekować się naszym psem i czekam na info tak naprawdę. Też w ogóle dziwne, że oni sobie poszli po prostu bez tego psa. Przecież ja tam dobre 6 km zrobiłem po tym lesie, a ich nigdzie nie było. Wygląda na to, że historia się skończy happy endem. Ogłosiliśmy tutaj na lokalnym jakimś forum informację, że pies się zgubił i go mamy. Za chwilę piesek wróci do domu. Dobra, idziemy na rekord. Słuchajcie, to było na tyle w dzisiejszym odcinku. Bardzo dziękuję wam za uwagę. Z mojej strony to była czysta przyjemność, jak zwykle zresztą. Pamiętajcie, że możecie zasubskrybować ten kanał, tylko kliknijcie dzwoneczek, żeby dostać wszystkie powiadomienia. Trzymajcie się, do zobaczenia w następnym odcinku. Pa!